Szanowni publicznie zgromadzeni, no, tytule Państwo. Zamierzam mówić o ludziach, czasach i wydarzeniach związanych ze stuletnią historią Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz o pracy Stowarzyszenia na rzecz środowiska zawodowego bibliotekarzy. Czy jednak można w krótkim 20-minutowym wystąpieniu jubileuszowym zmieścić i zrelacjonować wszystkie okoliczności działania organizacji, uwzględniające pracę wielu pokoleń ludzi różnych części kraju, wszystkie czynniki warunkujące jego działalność, czy też wymienić wszystkich, którzy dali podwaliny do powstania stowarzyszenia, a następnie aktywnie działali na jego rzecz przez minione 100 lat? Z konieczności, ale i z dbałości o przejrzystość tego wystąpienia, zadanie to wymaga przyjęcia już na wstępie pewnych uproszczeń. Możliwe jest natomiast spojrzenie na bogatą w historię wydarzeń historię Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przez pryzmat migawek, pryzmat wyimków, wybranych, wynotowanych wypowiedzi osób, które związek, a następnie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich tworzyli, którzy z nim współpracowali lub którzy po prostu z nim sympatyzowali. Powołanie organizacji bibliotekarskiej w Polsce nastąpiło jeszcze przed odzyskaniem przez kraj niepodległości. Miało związek z działalnością Warszawskiego Towarzystwa Miłośników Historii założonego w 1906 roku, w którego strukturach wyodrębnił się Wydział Miłośników Historii i Bibliotek, skupiający zainteresowanych działalnością i przeszłością bibliotek w kraju. Takie osoby jak historyków, bibliotekarzy, działaczy oświatowych, by wymienić takie nazwiska jak choćby Ignacy Tadeusz Baranowski, pierwszy przewodniczący związku, Fausty Czerwijowski czy Helena Dreger. Pierwsze inauguracyjne posiedzenie odbyło się 21 października 1917 roku w Bibliotece Publicznej przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Celem nowo powołanej organizacji było, jak możemy odnaleźć to na ekranie, kompleksowe, to jest naukowe i organizacyjne objęcie spraw bibliotek w Polsce, dbałość o warunki do wykonywania zawodu, jak i rozbudzanie wśród bibliotekarzy wiedzy o rozwijającej się dyscyplinie. Ważnym elementem umożliwiającym realizację wszystkich tych działań było niewątpliwie powołanie własnego organu naukowego, czasopisma o nazwie Przegląd Biblioteczny. Zostało to pismo powołane w Krakowie w 1927 roku. Jak wiemy, były już wcześniejsze próby powołania takiego tytułu prasowego. Niestety inicjatywa z lat 1908-1911 nie powiodła się. Dopiero obecność własnej organizacji bibliotekarskiej, organizacji zawodowej, zapewniła skuteczność temu przedsięwzięciu, a także przyspieszyła wzrost znaczenia bibliotekarzy polskich w kraju i za granicą. Przegląd biblioteczny stał się płaszczyzną do dyskusji, omawiania najważniejszych spraw zawodowych i miejscem do wymiany poglądów naukowych. O dekadzie lat 20. XX wieku należy powiedzieć, że była zróżnicowana. Z wyraźną tendencją do intensyfikacji działań Związku Bibliotekarzy Polskich pod jej koniec. I tak chociażby z ważniejszych wydarzeń, które odbyły się w tamtej dekadzie, wymienić należy choćby dwa zjazdy bibliofilów polskich, które odbyły się we współpracy z bibliotekarzami. Pierwszy z nich miał miejsce w Krakowie w 1925 roku, drugi w Warszawie w roku 1926. Lata 30. zapisały się na kartach historii Związku Bibliotekarzy Polskich jako okres internacjonalizacji kontaktów i międzynarodowego uczestnictwa jego członków w wydarzeniach związanych z założeniem i działalnością Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarskich, organizacją o nazwie IFLA. Atmosferę tamtych lat oddają słowa Aleksandra Birkenmayera, które przedstawiają, jak właśnie Związek Bibliotekarzy Polskich, jak jego członkowie angażowali się w działalność międzynarodową. W lipcu 1926 roku 70-osobowa delegacja polska uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie Bibliotekarzy w Pradze, z którego, można ogólnie powiedzieć, wyłoniła się inicjatywa, koncepcja organizacji o nazwie IFLA. W 1930 roku Związek Bibliotekarzy Polskich uchwalił statut IFLA,
organizacji, której był współzałożycielem. Natomiast w 1936 roku w Warszawie odbyła się sesja IFLA połączona z zjazdem, z czwartym zjazdem bibliotekarzy polskich. Przewidywany był też udział Polaków w kongresie IFLA zaplanowanym na rok 1940 w Moguncji. Niestety plany te pokrzyżowała wojna, II wojna światowa. II wojna światowa spowodowała zamarcie lub znaczne ograniczenie działalności struktur terenowych Związku. Mimo to jego członkowie, jak starają się to oddać słowa widoczne na ekranie, słowa Adama Łysakowskiego, z narażeniem życia angażowali się w działalność konspiracyjną. A gdy było to możliwe, ratowali to, co zostało rozproszone w zawierusze wojenne. Mimo wielu przeciwieństw, trzykrotnie w czasie wojny odbywały się zebrania Rady Związku Bibliotekarzy Polskich w 1940, 1941 i 1944 roku. Ponowna rejestracja organizacji bibliotekarskiej nastąpiła i była możliwa w Krakowie już w lutym 1945 roku, kilkanaście dni po wyzwoleniu miasta. Miasto zostało wyzwolone 18 stycznia tego roku. Rejestracji dokonał Adam Łysakowski. Zgłoszona nazwa do urzędu brzmiała Związek Zawodowy Bibliotekarzy Polskich. Siedziba władz rychło została przeniesiona do Warszawy, gdzie w wyniku ponownej rejestracji założono Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Miało to miejsce w lutym 1946 roku. Sprawy bibliotekarskie w tym okresie wymagały pilnej regulacji, co unaoczniają słowa Józefa Grycza obecne na ekranie. W pierwszych latach udało się doprowadzić do uchwalenia pierwszego dokumentu regulującego działalność bibliotek w Polsce. Był to dekret o bibliotekach, który w jakiejś mierze stanowił realizację przedwojennych dążeń członków Związku, zmierzających do spowodowania uchwalenia no właśnie ustawy bibliotecznej. W 1953 roku dokonuje się ostateczny rozdział pracy archiwistów i bibliotekarzy, a organizacja przyjmuje nazwę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pod którą funkcjonuje do dziś. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich lat 50. XX wieku to organizacja nadal spajająca interesy bibliotekarzy bibliotek wszystkich typów, o czym świadczy choćby wypowiedź Adama Stewerskiego. Starania o powołanie ponadresortowej instytucji opiekującej się polskimi bibliotekami są wyraźną cechą tamtych lat. Począwszy od Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliotekarzy, który odbył się w atmosferze Odwilży w 1956 roku, jak i również w kolejnych latach. W latach 60. dochodzi do zacieśnienia współpracy między bibliotekarzami a dokumentalistami. Ideę tę oddają widoczne na ekranie słowa Wojciecha Piroga, z których wynika, że tak bibliotekarze, jak i dokumentaliści mogą ściśle współpracować w zakresie rozwoju krajowego systemu informacji naukowej. Lata 60. to również wzrost znaczenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w skali lokalnej, w skali międzynarodowej. To również liczne działania SBB związane z doprowadzeniem do uchwalenia nowej ustawy bibliotecznej, która ostatecznie pojawia się w 1968 roku, jak również to także szósty zjazd bibliotekarzy poświęcony w znacznej mierze współpracy międzyinstytucjonalnej bibliotek z inauguracyjnymi referatami zasłużonych dla bibliotekarstwa osób takich jak Jan Baumgart, Bolesław Świderski czy Helena Więckowska. Kolejna dekada przynosi Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich wzrost liczby członków. Liczba ta osiąga blisko 14 tysięcy osób, które pracują na rzecz bibliotek w 49 województwach, w 366 okręgach. Przynosi także intensyfikację działań na płaszczyźnie szkoleniowej i konferencyjnej. Dużą aktywnością wykazują się sekcje i komisje, jak na przykład do spraw biblioterapii, bibliotekarstwa muzycznego, informacji naukowej, budownictwa bibliotecznego.
W wyniku współpracy z Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej rozpoczyna się budowa systemu informacji znanego pod nazwą SINTO. Reprezentanci SBP uczestniczą z kolei w konferencjach Rady IFLA i innych spotkaniach za granicą. Działalność stowarzyszenia jest realizowana na tle zapowiadanej modernizacji bibliotek w Polsce, prowadzonej, jak wiadomo, z różnymi efektami. Kumulacja zdarzeń społecznych, politycznych, gospodarczych, odstawanie od standardów międzynarodowych oraz atmosfera początku lat 80. sprawiają, że Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich również wchodzi w czas próby, czego przykładem jest chociażby burzliwy przebieg 8. Zjazdu Bibliotekarzy Polskich, czy zahamowanie działalności stowarzyszenia w wyniku wprowadzonego stanu wojennego i liczne związane z tym problemy, takie jak trudności wydawnicze, czy chociażby komunikacyjne. Niezwykłą prostotą i dosadnością w ocenie tych czasów wykazał się zespół redakcyjny Kroniki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w której to możemy odnaleźć takie oto słowa obecne na ekranie, że były to czasy, które zaważyły na losach organizacji. Polskie bibliotekarstwo w tym okresie wymagało zmian, które w starym systemie, by tak rzec, nie mogły się dokonać. Do apeli sformułowanych w czasie 9. Zjazdu Bibliotekarzy Polskich można się było skutecznie odnieść dopiero po 1989 roku, cezurze, która pchnęła Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w stronę nowych wyzwań i spowodowała otwarcie na nowe pola działalności. Mówiąc o Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, w okresie przemian nie sposób nie powtórzyć za Stanisławem Czajką, że organizacja kontynuowała działalność promującą nowoczesne bibliotekarstwo. Szybko otwarto się na tematykę automatyzacji bibliotek. W celu właściwego kształcenia przyszłych bibliotekarzy powstało wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, do dziś pozostające największym i najpoważniejszym dostawcą drukowanych treści bibliotekarskich w Polsce. Równie ważną sprawą okazały się też środowiskowe konsultacje nad nową ustawą biblioteczną, w której stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło i nad którą ustawicznie nalegało. Po niekorzystnych decyzjach początku lat 90. polegających na likwidacji pewnej liczby placówek bibliotecznych pojawiły się pierwsze pozytywne zmiany w krajobrazie bibliotecznym w Polsce. Widać ich właśnie w latach 90. Istotny zaś udział we wprowadzeniu, rekomendowaniu i opisie na łamach czasopism wprowadzonych innowacji ma Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Przez wszystkie lata przedstawiciele stowarzyszenia dbali o rozwój struktur terenowych i obecność jak najbliżej problemów zawodowych. Stąd też w wyniku wprowadzonej w 1999 roku reformy administracyjnej dostosowaniu uległy również lokalne struktury SBP, odpowiadające trójstopniowemu podziałowi administracyjnemu. Nowa dekada to nowe pomysły, ale i nowe zadania stojące przed Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. Od początku XXI wieku organizacja poszerza działalność, rozwija kontakty, wprowadza nowe i unowocześnia dotychczasowe formy współpracy. W 2005 roku staje się organizacją pożytku publicznego. W 2006 odbywa się pierwsze forum adresowane do wstępującego do zawodu grona młodych bibliotekarzy. W 2008 roku z kolei Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich nawiązuje współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, czego efektem jest doprowadzenie do uchwalenia strategii SBP na lata 2010-2021. Z nową misją, z nowo określoną misją i wizją organizacji. Pokłosiem wprowadzonej strategii jest ujednolicony i wzmocniony proces komunikacji z otoczeniem, realizowany m.in. za pośrednictwem działającego od 2010 roku ogólnopolskiego portalu bibliotekarskiego sbp.pl. Nadchodzi w końcu rok 2017, na który przypada stulecie powołania Ogólnopolskiej Organizacji Bibliotekarskiej. Jakie jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich dziś? W podsumowaniu do monografii szczegółowo opisującej dzieje organizacji odnajdujemy takie słowa Andrzeja Mężyńskiego i Jadwigi Koniecznej.
W roku 2017 SPP nie jest organizacją masową, ale dzięki umiejętnemu wykorzystaniu dostępnych form i środków działania stało się organizacją znaną nie tylko w środowisku bibliotekarskim oraz coraz wyraźniej obecną w polskiej kulturze i szerzej w przestrzeni publicznej. Zobaczmy zatem przykład tej obecności. Zobaczmy, jak zaprezentowało się Bibliotekarstwo Polskie oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 2017 roku. Narodowej i to kolejna migawka, która przedstawia obraz polskiego bibliotekarstwa. Pojawia się ona tutaj z tego powodu, że stanowi dobrą wizualizację wrażeń i atmosfery, jakie z kongresu ITLA we Wrocławiu zorganizowanego przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Miasta Wrocław zabrało ze sobą ponad 3000 uczestników, słuchaczy oraz ponad 300 wolontariuszy z całego świata. Grupę tę stanowili ludzie różnych przekonań politycznych, różnych wyznań i kultur, różnego koloru skóry, pochodzących z krajów rozwiniętych gospodarczo i obszarów objętych konfliktami zbrojnymi, którzy spotkali się, by dyskutować nad najbliższymi im zagadnieniami, unowocześnianiem i przyszłością bibliotek. Przebieg kongresu IFLA unaocznił wielu osobom, że potrafimy stanąć na wysokości zadania, odnaleźć się w przestrzeni kulturalnej i publicznej, że możemy chwalić się osiągnięciami, które mają pokrycie w rzeczywistości. I że doskonale odnajdujemy się też, my bibliotekarze i bibliotekoznawcy polscy, w międzynarodowym dyskursie poświęconym bibliotekom. Tym samym historia, jak to ma w zwyczaju, zatoczyła koło. Rok 2017 przypomina bowiem pod względem swobody w wyrażaniu troski o biblioteki i otwartości i fachowości uczestników obrady sesji IFLA w Warszawie w Pałacu Staszica w roku 1936. Zmieniły się jedynie pokolenia, problemy i technologie. Idea bibliotek trwa, a praca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przez 10 różniących się od siebie dekad zachowała ciągłość. Życzę wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, by następne 100 lat było nie mniej bogate w wydarzenia, ale tylko takie, które sprawią, że polscy bibliotekarze ponownie będą czuć się grupą zawodową niezbędną dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna osoba, która chciałaby Państwu przekazać krótkie przesłanie z okazji jubileuszu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Good morning, greetings from Barcelona. I'm Gloria Pérez-Salmerón, IFLA President, and with this short video, I want really to congratulate you in your 100 years of the Polish Librarians Association. My congratulations. Just less than 2 months ago, we got this incredible, gorgeous conference in Wrocław. I could see how much you had worked in a very incredible, nice way. So I have to thank you for your effort, and I have to thank you for let me know many things about your country, such as this opening the whole conference. So thank you very much. I want to tell you as a finishing these words that, as you know, because we are librarians, lives are very important and can really change society. We have to believe in it. So we librarians, we are the leaders of the motors of this change, and we have to make it possible. So go further, go for 100 years more, and celebrate this event with a lot of fun and enjoy. Bye-bye, see you.
ambasadorowi. Dziękuję również za to przesłanie od pani prezydent IFLA. Bardzo proszę o ponowne zabranie głosu pani przewodniczącej.